Kilka dni temu pracowaliśmy około 4 dni na to, żeby je doprowadzić do stanu używalności. I trwają teraz prace, nazwijmy je chodnikowo-drogowe. W ogóle skąd właśnie pomysł na to, żeby to miejsce odnowić, poświęcić mu kilka minut czasu, poświęcić mu pracę, pieniądze również też? I jaki jest pomysł na to miejsce w tym momencie? Pomysł zapadł w Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego naszego oddziału. Myśmy pomyśleli o tym, że po prostu tutaj jest wjazd do lotniska, żeby to jakoś uczcić i pozostawić pamięć po 61. Lotniczym Pułku Szkolno-Bojowym. I tak, 29 czerwca tego roku na sesji Rady Miasta została uchwalona nazwa ulicy 61. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego. I ona zaczyna się od ulicy Łomackiej i kończy się przy byłym tam hangarze, gdzie zaczynają się... Czyli to jest ta ulica, która jest za panami? Tak, za mną w stronę lotniska. Także chcieliśmy pozostawić pamięć po ludziach, żołnierzach, którzy pracowali w tejże jednostce, w tymże pułku, 61. Lotniczym Szkolno-Bojowym Pułku. Zapytam, bo to jest ciekawostka, te skrzydła, które tu widzimy, może krótka historia ich, może pana Krzysztofa zapytam, skąd, jeśli wie, skąd się tu pojawiły, jaka to część samolotu, jakiego samolotu? Akurat ja to wiem. A, no to... No to... to są, tutaj pan Franciszek wie więcej na ten temat, ale to są z samolotu LIM-2 o numerze 102, który był postawiony w latach 90. Ten samolot latał tutaj... Biały Podlasy, na nim się szkolili piloci, personel latający. Nie? Ja jestem zresztą z personelu Służby Inżynieryjno-Lotniczej, czyli jak tutaj i pan Stanisław Pietras, a tu nasz sympatyczny kolega, pilot, którego żeśmy niejednokrotnie obsługiwali, gdy wyruszał w lot, na lot. No to czyli pan Franciszek wie więcej o tych skrzydłach, tak? To znaczy, to jest tak samo, jak tu powiedział Krzysiu, to samolot o numerze 1B00102. To była LIM-2, samolot latający i skończył resurs, więc tutaj postanowili, jak mówi, w latach 90. jakby zaznaczyć punkt wjazdu do lotniska, bo w tym czasie tutaj jeszcze wcześniej to była świniarnia. Także historia zaczyna się jakby początki lat 90. i bo wcześniej myśmy przechodzili do jednostki ulicą Dokudowską. Tam tak, jeszcze tak, do dzisiaj tak, jest tak, biuro przepustek. Do zgadza dzisiejszego się, dnia zgadza. Po prawej stronie jest kościół. W tej chwili tam było kasyno i kino. Także, a w tych latach 90. została tu zrobiona ulica i wybudowane kasyno nowe było i ten wieżowiec, który obecnie jest remontowany. I ta ulica powstała. Ona nie miała nazwy żadnej i tak wpadliśmy na pomysł. Między innymi również zasługa tu prezydenta i dyrektora Sosnowskiego, żeby tą ulicę jakoś doprowadzić do ładu. No i tym sposobem żeśmy się wzięli do pracy. Do pracy. No i teraz kolegę zapytam, no właśnie, jak ta praca wygląda, od ilu dni trwa i jak wygląda na ten moment i jaki jest plan, co ma tutaj, jak to ma wyglądać? To znaczy tak, grupa ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa. Pierwsze prace to były porządkowe, czyli wycinanie krzaków, krzewów, no porządkowanie terenu. Później musieliśmy pozdzierać tą farbę. Tam były trzy warstwy farby. Trzeba było to jakoś przygotować do malowania. Następnie trzeba było znaleźć sponsorów, którzy by zasponsorowali farbę, prawda? Udało się to tu dzięki koledze. I skrzydła zostały odnowione. No nie dało się tak odnowić jak na nowym samolocie, ale myślę, że to wygląda dosyć estetycznie. Otoczenie, no więc tutaj może kolega Franciszek, bo on negocjuje tutaj z wykonawcą. Koncepcje się zmieniały tutaj w trakcie czyszczenia i malowania tych skrzydeł. Początkowo miał być tutaj tak, powiedzmy taki cokół, ale zrezygnowaliśmy z tego cokołu ze względu na to, że raz, że koszta, a druga sprawa, skracało się skrzydło.
Natomiast jeżeli będzie wychodziło bezpośrednio z kostki, ono naturalnie będzie takie. Będzie widać, że tu jest skrzydło. Tak, tak. Na jakim etapie jesteśmy tych prac? W tej chwili na etapie układania kostki przed tymi skrzydłami. Kostka jak kostka, ułożenie to około będzie ile tu? 7-8 metrów kwadratowych. I jeszcze najważniejsza sprawa przed tymi skrzydłami będzie szachownica. Tak jak z jednej strony, tak i z drugiej. W kolorach takich, jak były po prostu w tamtych czasach lataliśmy na tych samolotach. Bo wiadomo, że szachownica się przez szereg od 18 roku ubiegłego wieku zmienia się. Tak, zostawiamy po prostu historyczny ślad tej szachownicy i będzie w tej kostce wzór. Czekamy na uroczystość 18 września, gdzie będzie otwarcie tej ulicy, a zapraszamy mieszkańców Białej Podlaskiej na uroczystość o 12 godzinie mszą w kościele wojskowym przy ulicy Dokudowskiej. Będzie tak, 25-lecie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Dzień Lotnictwa i otwarcie tej ulicy. Będzie po prostu, zaproszona jest orkiestra, która będzie przyjedzie z Dęblina wojskowa oraz kompania honorowa, która będzie reprezentowała nas 18 Dywizji tu piechoty stacjonującej w Białej Podlaskiej.